dzień Wielkanocy, niedziela wielkanocna, jak mogliście sami zauważyć, zrobiłam dzieciom przepyszny pancake japońskie. Znalazłam przepis na internecie i naprawdę wyszły bardzo, bardzo dobre, aczkolwiek powiem Wam szczerze, bardzo podobne do pancake normalnych. My zaczynamy nasz dzień, zapraszamy Was na naszą Wielkanoc. Zapraszamy Was na ten dzień spędzony razem z nami. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I tyle. Zaczynamy. Pokaż Wings. C'è sapere di stallo. Ma Spider. L'elicottero. Oh, super. Guarda mamma, c'è sapere di stallo. Zobaczcie, jaka jeszcze piękna niespodzianka dzisiaj na mnie czekała na Wielkanoc. No zobaczcie, dzisiaj akurat mi zakwitły moje frezje. Zobaczcie, czyż nie są piękne akurat w niedzielę wielkanocną. No coś niesamowitego, a jak pachną, aż szkoda mi zerwać, bo obawiam się, że jak zerwę frezje, niestety bardzo szybko opadają. Także podziwiam w moim ogródku. I tutaj też przepięknie mi kwitną. No, taka niespodzianka na święta. A tutaj mój stolik. Zasadzona ostatnio orchidea. I przepiękny bez, bo we Włoszech już bez kwitnie, więc będzie nam tutaj pięknie pachniał dzisiaj do obiadu. My dzisiaj z moją córeczką ubrałyśmy tą samą bluzkę. I ja postanowiłam ubrać spódnicę, żeby mi było wygodnie, żebym była przewiewna.
bo jest bardzo ciepło. O, a tutaj moja Tusia w tej samej bluzeczce i też w spódniczce. A ona nie ma, ubiera nigdy spódniczek, także uwierzcie mi, że to jest jakieś święto. Nie bardzo, nie podoba ci się. Widzicie? Już się zastanawia, żeby się nie przebrać. No to przebierz się. Ona woli leginsy. Także. Dziś jest naprawdę przepiękna pogoda, piękne słoneczko świeci i chciałabym Wam powiedzieć coś na temat tradycji włoskich, jeśli chodzi o Wielkanoc. Przyznam się szczerze, że wielkich tradycji to tutaj we Włoszech nie ma. Według mnie u nas w Polsce naprawdę mamy troszeczkę tych tradycji więcej. Pierwszą tradycją tutaj we Włoszech jest właśnie dawania sobie w prezencie jaj wielkanocnych. Dzieciom daje się takie właśnie dziecięce z Kinder, czy z jakiejś ulubionej ich bajki, a dorosłym Linda, czy są przeróżne firmy, naprawdę jest w czym wybierać. Po drugie, mało kto robi wypieki domowe. Raczej wszyscy kupują kolombę taką artygianale, która jest zrobiona na przykład w piekarniach, są bardzo dobre. Takie kolomby są też bardzo drogie i raczej wszyscy właśnie w dniu świąt jedzą to. U nas w Polsce jednak jest tradycją jeszcze robienia słodkości takich domowych i ja uważam, że to jest piękne. Nie robią raczej pisanek, to jest nasza tradycja. Nie święci się koszyczka. Idzie się do kościoła w niedzielę, owszem, ale nie niesie się koszyczka, nie święci się. I to, co niestety też jest we Włoszech, czego brak raczej we Włoszech, nie ma śmigusa dingusa. Poniedziałek raczej zamiast śmigusa dingusa wszyscy jeżdżą, spotykają się, w niedzielę się spotykają wszyscy w gronie rodzinnym, a w poniedziałek ten czas poświęcają właśnie dla przyjaciół, spotykają się i robią wielkie grille. Wszyscy jeżdżą właśnie osoby spotykają się w takich specjalnych miejscach nad jeziorem, są takie specjalne stoliki czy gdzieś na łąkach, by robić takiego wielkiego grilla w gronie przyjaciół. Niedziela dla rodziny, poniedziałek jest dla przyjaciół. My w tym roku spędzamy sami święta, będziemy robić grilla, będziemy się tutaj cieszyć sami i też będzie cudownie. Arturo, that's finito. Mira, ahí via. Nacho, ya aprendo yo. Ah, sí, era más bien. Pero... Zobaczcie, jaki piękny dzień, spokój, cisza, oprócz dzieci, które się ciągle kłócą. No i po całym poście mamy czas na spricowanie. Należy się. Zobaczcie, zrobiłam sobie nawet stópki na Wielkanoc. Przepiękny kolor. I opalamy się dzisiaj. Jest ci gorąco? Chyba tak. Ej, Kastor, jest ci ciepło? Kochani, nie wiem jak wy spędzacie Wielkanoc, ale u nas jest totalne lenistwo, nic nie robimy. Rano wstaliśmy, był pancake, później był grill, dobre wino, dobry spritz i teraz sobie odpoczywamy. Jest tak bardzo ciepło, człowiek może się troszeczkę popalać. Ptaszki śpiewają, kwiaty zakwitły, bez zakwit. Czego można chcieć więcej? Niczego. Jest cudnie. Nawet córka mnie złapała, że się zdrzemnęłam na zewnątrz.
a tata śpi w domu. Chodźcie na kaskadę, pójdźcie na kaskadę. Wow, na kaskadę. Stawię Nintendo. Anna, fajny fare qua. Adesso, guarda. Che si sta fermando anche un laghetto per lì. Anna. Ora parti qui. Prendi quel fare. Il limone sta facendo un cucciolo. Cucciolo. Wcześniej było elegancko, a teraz jest wygodnie. Ubrałam się, żeby mi było troszeczkę cieplej, bo jak tylko słoneczko zachodzi, to już tak cieplutko na mnie jest. Lubię bardzo ten swetr. Bardzo często mnie pytacie, skąd go mama. Ja go kupiłam na Mercato za 10 euro i on nie ma tutaj już tej etykietki z firmą, także nie mogę Wam powiedzieć, skąd on jest. Jest tylko napisane, że to jest made in Italy, ale nie wiem z jakiej firmy, bo etykietka gdzieś przepadła. W każdym razie bardzo go lubię, on jest taki właśnie nie za ciepły, nie za zimny. Dzisiaj się byczymy, było gotowanko, grillowanko, spritzowanko, winanko, leżakowanko, netflixowanko, wszystko to, co jest możliwe. Mój mąż się tak przejął po ostatnim tutorialu, jeśli chodzi o pizzę, że dziś na kolację też postanowił, że zarobi ciasto i zrobi pizzę. Zobaczymy. Tym razem jeszcze bardziej to ulepszył. No, na pewno Wam tutaj nagram. Ja Wam dziękuję. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną mile dzień. My spędziliśmy go bardzo, bardzo mile, mimo że sami, to i tak było bardzo fajnie. Wam dziękuję. Żegnam się z Wami i do następnego filmu. Ma che belle bollicine che ha però! My zajadamy pizzę, Was żegnamy. Przepis macie na kanale, aczkolwiek ten jest troszeczkę jeszcze ulepszony. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu. Cześć Wam!